Szanowni braci, minęło 50 lat od chwili, kiedy wspólnie, świadomi praw i obowiązków, które was czekały w nadchodzącej przyszłości, zawarliście związek małżeński, ofiarowując jedno drugiemu najpiękniejsze bogactwo, swoje szczęście, swoje nadzieje i swoją młodość. Jak przetrwać? Jakie rady? Na pewno dla każdego jest inna rada, więc trudno w takich momentach radzić, ale wydaje mi się, że dużo tolerancji i zrozumienia przydałoby się każdej parze i uśmiechu na co dzień. Przede wszystkim uśmiechu na co dzień. Za co pani kocha swojego męża? Za wszystko, za całokształt. A pan żonę? Ja mówię, żona powiedziała za wszystko, to ja powiem tak, krótko, za wszystko i jeszcze trochę. Jacy są pani teściowie? Są przede wszystkim bardzo rodzinni i bardzo kochający. Jakie wartości panu przekazali rodzice? Jakie wartości? To dość trudne pytanie. Chociaż odpowiem w ten sposób, że na pewno to, co się dzisiaj wydarzyło, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego, to jest doskonały wzór dla nas razem, żeby propagować niejako ideę w rodzinie. I mi się wydaje, że to jest taki fundament, na który warto spojrzeć i wziąć z tego przykład. Mieszkańcy Torunia to jest Toruń. Budynki, ulice to się zmienia, a mieszkańcy pozostają, są wspaniałymi ludźmi, tworzą codzienną rzeczywistość naszego miasta. To dzięki mieszkańcom Toruń się przez setki lat rozwijał, był miastem bogatym, jest miastem dynamicznie idącym do przodu. Dlatego cieszą takie okazje, że można spotkać się z ludźmi, którzy w małżeństwie spędzili z sobą 50 lub więcej lat, a do tego jeszcze to wyróżnienie, medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że to jest dobitny dowód tego, iż właśnie tak długotrwałe małżeństwa i rodzina to jest dobro najcenniejsze w każdym kraju, ale w Polsce szczególnie.